Znajdujemy się w Gniewinie. Tutaj portowcy przygotowują się do pierwszego od 5 lat sezonu w Ekstraklasie. Aktualnie jesteśmy przed hotelem Mistral. To tutaj właśnie portowcy stacjonują. Do niedawna, podczas Euro 2012, tutaj przygotowywała się reprezentacja Hiszpanii. Jest więc zatem od kogo uczyć się i czerpać dobrą energię, a my powoli wchodzimy do hotelu. No właśnie, idziemy. Ze mną jest operator kamery. A co operator kamery sądzi o tym naszym wspaniałym przybytku, jakim jest hotel Mistral? Trochę wieje. Stąd ta nazwa. Być może. Widzieliśmy, jak piłkarze troszeczkę musieli więcej popracować. Teraz chwila dla operatora, który znalazł tam coś ciekawego. Co operator znalazł? Logo oficjalne. Logo oficjalne, ale Federacji Hiszpańskiej czy hotelu? UEFA. Czyli ani tak, ani tak. No to gdzie najpierw? Gdzie się kierujemy? Może... Na pięterko. Także jak mają Państwo okazję zobaczyć, obiekt jest kameralny. Co prawda dużo mniejszy od tego hotelu, w którym portowcy przygotowywali się zimą w Turcji. Natomiast bardzo ładny obiekt, czterogwiazdkowy. Urządzony na wzór hiszpański. Wszystkie hasła, wszystkie wejścia, nazwy napisane są w trzech językach. Po polsku, po hiszpańsku i po angielsku. Można wtrącić? Oczywiście. Mnie wzruszyło to. Poduszeczki hiszpańskie. Można usiąść i poczuć się, no właśnie, jak kto? Jak Iniesta, jak Villa. Akurat jego nie było na mistrzostwach, ale jest przecież Hiszpanem. No dobrze. To kto demonstruje? Może ja zademonstruję. No właśnie. Wygodne poduszeczki. No i kto wie, być może tak siedział właśnie Gerard Piqué przed jednym z najważniejszych meczów na Euro 2012, zanim jeszcze pojechał na Ukrainę. Drodzy Państwo, po lewej stronie, po mojej lewej, czyli po prawej kamery. Tam znaczy skrzydło pogoni. Właśnie tam portowcy mają swoje pokoje, właśnie tam przygotowują się do sezon. Akurat teraz mają czas odpoczynku, mogą posiedzieć. Za chwilę tam, mam nadzieję, zajrzymy. A po mojej prawej, czyli lewej kamery, tam właśnie znajduje się skrzydło Krakowi. I myślę, że możemy się tam na chwilę włamać. Dobrze myślę? Oczywiście. No to w takim razie idziemy spróbować się włamać do skrzydła Krakowi. Teraz zrobimy trik znany z Elbląga. Pewnie jest zamknięte. Otwarte. No to wchodzimy. Ciemno tutaj, nie powiem jak gdzie. Wszyscy dobrze wiedzą. Natomiast trzeba zrobić ole hiszpańskie i od razu mamy światełko. No i to jest właśnie skrzydło Krakowi Kraków. A w zasadzie Krakowi, bo tutaj już zwrócono nam uwagę, że nie ma takiego klubu jak Krakowia Kraków. Jest sama Krakowia. Krakowia pierwsza ligowa. No, co tutaj mamy? Pokój fizjoterapeuty. To właśnie tutaj rozkładają się piłkarze, aby troszeczkę zdrowia zaświadczyć po ciężkich treningach. Poproszę teraz operatora tutaj, i to jest bardzo ciekawostka. Nie wiem, czy u nas na naszym skrzydle wyróżnione są msze święte, natomiast chciałbym zaznaczyć, że Wojciech Stawowy, który jest trenerem Krakowi, jest bardzo religijnym człowiekiem, czasami nawet kazał modlić się zawodnikom przed rozpoczęciem spotkania. I myślę, że stąd właśnie msza święta Gniewino. Każdy z piłkarzy, który ma ochotę, może sobie pójść. Natomiast... A jak jest z tymi, którzy nie mają ochoty? No to chyba nie idą. To nie wychodzą. No właśnie, pytanie. Natomiast zastanawia mnie jedno, po co sztab trenerski wyznaczył godzinę 9:30 i 11:30 w zasadzie wypisał, skoro od 10 do 12 Krakowia ma trening. No cóż, można i tak. Zanim jeszcze pokażemy Państwu przybytki hiszpańskie, bo jest ich tutaj dużo i tutaj w tym momencie, kiedy my spacerujemy na skrzydło Pogoni Szczecin, tam na górze nad nami są apartamenty hiszpańskie piłkarzy, którzy rywalizowali i wygrali Euro 2012. To właśnie tam koncentrowali się, odpoczywali między spotkaniami i właśnie tam, można powiedzieć, za chwilę dojdziemy do jaskini futbolu. To właśnie tam byli ci piłkarze i od nich bije ten blask. Myślę, że zaraz będziemy mogli się o tym przekonać. No ale co? Sprawdzimy, jaki blask bije od piłkarzy Pogoni. Póki co blasku jeszcze nie ma, bo nie ma światła, ale zaraz trzeba będzie znowu wykonać tak zwany hiszpański ole i światło się zapali. Zaglądamy.
I jest hiszpański ole, mamy światła, także można powiedzieć, że blask od piłkarzy także bije. Tutaj już są ułożone stroje. Zresztą widzieliśmy dzisiaj K1 Pogorzelczyk, Rafał Gutowski i Krystian Rudnicki układali te stroje. Dlaczego oni? Bo są najmłodsi i pełnili dzisiaj rolę, tak, w nagrodę za karę, rolę dyżurnych pełnili i to oni właśnie tutaj segregowali starszym kolegom sprzęt po to, żeby już na jutrzejszy trening wszystko było na własnym miejscu, żeby każdy miał swój sprzęt. No i właśnie, idziemy sobie tutaj, zaczynają się coraz bardziej uwidaczniać te elementy czysto hiszpańskie. Mowa tutaj o pewnych logotypach, pewnych herbach i oczywiście, tak jak już wcześniej powiedziałem, wszędzie hiszpańskie nazwy. Wszystko w języku hiszpańskim. Mógłbym teraz Państwu powiedzieć, co to znaczy, gdybym to wszystko wiedział, ale niestety moja edukacja języka hiszpańskiego tak naprawdę nigdy się nie rozpoczęła. Może kiedy doczekamy się pierwszych Hiszpanów w Pogoni, wtedy będę musiał podszkolić trochę język tego właśnie kraju. Także zapraszam Państwa na górę. Tup, tup, tup po schodach. Winda też jest oczywiście, no ale my zdrowotnie robimy sobie rundkę. No dobra, to gdzie ci Hiszpanie? Gdzie ci Hiszpanie? Señor Iniesta. Nie rozumie po naszemu. No habla. No dobrze, dobrze. Zostawiamy w takim razie w spokoju pana Iniestę i kontynuujemy wycieczkę z hiszpańskimi piłkarzami. Hiszpańskie ole. I mamy światełko. David Silva. My sobie tutaj pozwalamy pukać, chodzić po pokojach, a prawda jest taka, że przecież tutaj teraz normalnie mieszkają ludzie. Tutaj te pokoje są wynajmowane. To nie są relikty, to nie są obiekty muzealne teraz gdzieś tam pozamykane, tylko tutaj normalnie mogą przebywać ludzie, którzy wykupią sobie pobyt w hotelu. Poprosimy o światło. Dziękujemy. Nas interesuje poziom minus jeden. Kolega by się trochę uczesał, chociaż jak przed kamerą chce występować. Ja? Nie, ja. To ja. Chłodno tutaj. Taka atmosferka zdecydowanie bardziej kameralna. Słychać muzyczkę. No i właśnie, tutaj są szatnie. Swoją szatnię ma tutaj Krakowia i swoją szatnię ma tutaj Pogoń Szczecin. Tutaj właśnie skierowaliśmy teraz obraz na drzwi szatni Pogoni. Przechodzimy teraz na siłownię. Czas odpoczynku. A okazuje się, że na siłowni nie ma czasu na odpoczynek. Młodzi piłkarze wykorzystują go nawet wtedy, kiedy mogliby powylegiwać się trochę w łóżkach. No właśnie, i dlaczego młodzi piłkarze nie wylegują się w łóżkach, tylko pakują na siłowni? I kiedy będą jeszcze mieli tą kontuzję? Bo słyszałem, że do środy się trzeba wyleczyć, żeby trochę postrzelać. Dobrze, także nie przeszkadzamy młodym piłkarzom. Niech dalej pakują. To jest w zasadzie taka strefa wellness and spa wszelkich innych zabiegów. No właśnie, może tak skrótowo polecimy, co tutaj można jeszcze znaleźć w tej strefie. To są tak zwane beczki. W beczkach prowadzona jest odnowa biologiczna. Zawodnicy mogą odpocząć, kiedy mają zmęczone nogi po meczach. Ciekawa sprawa, tam jest podobno bardzo zimno, lodowa ta temperatura. Wchodzi się do takiej beczki na kilka minut, no i później jest się jak nowym. Jest jakieś wejście, są jakieś schody, jak są jakieś schody i wejście, to my oczywiście zaglądamy. Podejrzewam, że tędy wyjdziemy z powrotem do przedsionka hotelu. No i kierujemy się, wyjdziemy właśnie zaraz ze strefy spa and wellness. I wracamy do punktu wyjścia, do miejsca, w którym zaczynaliśmy naszą wycieczkę. I myślę, że jest to dobre miejsce także, żeby tą wycieczkę tutaj skończyć. Piłkarze mają tutaj naprawdę ciekawe warunki, mają bardzo dobre warunki. Są boiska, jest siłownia, jest strefa spa and wellness, są komfortowe warunki, gdzie w spokoju można przygotować się do rozgrywek ekstraklasy. My chcielibyśmy, żeby portowcy jak najlepiej przygotowali się. Opuszczamy powoli, jakże... Można tak powiedzieć, że progi są nieskromne, jakże nieskromne progi hotelu Mistral. No i dziękujemy Państwu, że przez te kilka minut chcieli Państwo zobaczyć razem z nami, w jakich warunkach portowcy przygotowują się do nowego sezonu w T-Mobile Ekstraklasy.